kolega przyjechał, który tutaj w wojsku był. Będę chciał go tu wprowadzić, pokazać w jednostkę. O, witam. O, kurczę. Wielka rzecz. Wielka rzecz. Ale zmokłem. Panie Jusku, pierwsze pytanie. Czy pan wyraża na pokazanie swojej twarzy? Tak. Filmik z tego? Tak, bo, nie. Bo to już leci. No dobrze. Tak? No dobrze. To wchodzimy na ten, na teren. Przy czym tak. Dobrze było, żeby pan go wprowadził jednak. Tutaj, nie? Na wstęp, nie? Ile to jest? 500? 750? Ile to jest? Bo ja się nie znam na tyle. 1300. Jezus Maria! Jest. Bo mam kuzyna, on w policji w drogówce jeździł. Ten mieli też tam jakieś japońskie, ale no kurde, nie tak wielkie. Jezus Maria. No jest to, jest. No. Nie, to wprowadzimy, bo to jest strach. Gdzie pan zostawić? Nie, no tu... pewnie, bo to jest też no. Wszystkie te, nie? No. Dobra, to ja powiem, żeby otworzył, nie? Wie pan co? On ma Yamaha 1300 cm. Wstawimy tutaj, jak będziemy oglądać, bo tutaj to obawa, żeby coś nie gwiznęli. Nie? To tutaj. Także bramę trzeba byłoby, bo tu nie zmieści się furtkę. Z Łodzi wyjechał dzisiaj. Dobra. Ale to jest potęga. Tak, to może, ale coś, jakąś czapkę, coś ma pan? Nie ma pan? Tą maskę, co pan ma. Nie, no po co? Bo starznie pan głowa. Bo pochodzimy trochę. Nie? Tak, to zostaje, to zostaje. Jeszcze kilka zabiorę. Nie, kamerę wziąć. Oj Boże. Ale zmarzłem, zmokłem. GoPro? Jaka? Nie, i to jest taka SJ Cam. Taka no... Niby jest GoPro takie. Ja też chcę sobie kupić, panu powiem. No. Też tam patrzę, o, nie? To nie jest takie drogie, jak kupiłem, a sprawdza się na motocyklu i wszędzie. O. Panie Jurku, zobaczymy tutaj ten teren, co pana będzie interesowało. Aha. Pójdziemy tam, podejdziemy pod ten teren prywatny. Aha. No tam jest w tej chwili ochrona. No tak, no już się puszczają, no, nie? Ale zawsze idzie coś zobaczyć. Co pana interesuje? Aha, na koniec pójdziemy do mnie, wypije pan coś ciepłego, gorącego, rozgrzeje się. A jak z noclegiem? No na razie jeszcze nie ma. O kurde. Ja coś się znajdzie. Tak chciałem stąd uciekać, stąd wyjechać, a teraz bym już parę lat chciał bym tu wrócił. Aż mi się normalnie łzy w oczach kręcą, jak tu przyjeżdżałem. A już tu trzeci raz jestem. Tak? A. Dwa razy byłem autem, nie? Z żoną jeszcze. No tutaj to pan wie, co było, nie? Tu nie, bo myśmy tu nie wchodzili. Nie? Nie. Tu była stolarnia. Jak ja byłem, to już to było odgrodzone, nie? A, stolarnia bimbem pędzili. Aha, no. Nie? Czyli pana bardziej interesuje ta strona tamta chyba, co? Tak, no bo nie? Ja byłem tam, tak. No ja... to podejdziemy. Ja byłem, nie, to jeszcze... Wspominał pan coś, że pan węgiel wrzucał. Tak, no do kotłowni. No to idziemy tutaj, nie? No. Jeszcze kotłownia była, jeszcze była... Tak, i taką panią jeszcze należała też do jednostki. Mur był chyba tu, tak jakoś.
tutaj żaden? Tu był mur jakiś? Czy siatka? A nie, nie było chyba odgrodzone. Nie, bo ja tu... było chyba. Nie, bo ja tutaj nic nie pamiętam. To był 92 rok, nie? No to już DPS był. No był, czasie. Był DPS, już był, tak? Nie, 2 lata już było. Był już nie? DPS, ale to było wszystko, tu już wyłazili, tu. Mhm. Nie było problemu żadnego. Mhm. Właśnie nie pamiętam, czy to było odgrodzone, czy nie. Wiem, mhm. Żeśmy tutaj chodzili sobie normalnie. Czyli tutaj... Tam była trzecia kompania, to mhm. Tam była pierwsza kompania. Pierwsza czy druga? To była pierwsza. Pierwsza, tak? No za moich czasów to była, aha, pierwsza. Bo to nie wiem, jak było wcześniej. Pierwsza, tu była trzecia. Druga była ta taka w tamtą stronę, co stoi. Tam. I tu mieliśmy wtedy unitarkę, jak ja byłem w 92 roku w styczniu. Tutaj, na trzeciej kompanii. Czyli co, tutaj wagoniki jeździły z węgla? Nie, tu już jak ja byłem, to już przywozili normalnie tym samochodami. Samochodami, tak. Aha. No idźmy, leci, dymy. No. Samochodami przywozili. Tak, no tu już łazili, tu już się uczyli chodzić, tu już na początku, na unitarce, bo to była unitarka. Wie pan co, w Trzebiatowie jest taki Bajuda się nazywa. Aha. Restauracja, na górze ma pokoiki. Aha. I tam dosyć tanio. Aha. I tego. Ja panu mniej więcej wytłumaczę. To jest w rynku. No znajdę. Czyli dojechałby pan do rynku i by się pan tam spytał. Bo ja miałem telefon, nie? Ale możemy w ten sposób zrobić, że będziemy u mnie w pokoju, sobie pójdziemy na kawkę, to ja tam sprawdzę w internecie telefon i zadzwonimy. O, tutaj. No, 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 no. Chodziło się, nie? No pewnie, no tam też wozili. Jakie uczucie? No przykro, przykro. Tak się patrzy na to wszystko, że to wszystko takie zrujnowane, to tak trochę... No tutaj to jeszcze jakoś trzyma. Nie, no ja wiem, ale widziałem też naszych tych, no to tak trochę zabiera dech piersia. Ale tak? Chłopaki mówią, że łezka się kręci w oku. No oczywiście. Nie? No tam była pierwsza kompania, to tam... Tam to żeśmy chodzili, tu była trzecia, no to tu jak przyjechaliśmy od razu, no to tutaj nas zakwaterowali, no to w styczniu w 92 roku. Tam magazyn mundurowy i uzbrojenia. Tak, tam było, nie? Uzbrojenie, no no. Tam w Nawartach stałem. A, tam przy, tam przy magazyn? Uzbrojenia, tak. Kiedy a, się w koło chodziło. A tam magazyn podobno z wyżywieniem był, tak? Nie, to było, tam była broń. Broń? Tak, tam był. A tam broń. Jest jeszcze budynek, zobacz, pan w samym rogu. No i tamten to nie wiem, co tam było. No, nawet. Tam podobno, że mundurówka była i uzbrojenia mundurówka też. Mundurówka to była, no to za moich już czasów, no to mundurówka była tamten. Czyli to się tam zmieniało. No. Idziemy tutaj do parkanu. To była trzecia kompania. No to, to jak zadbane, to to jeszcze jakoś wygląda, nie? No ale tutaj przemurowane, to nie wiem, czy za pana to już było? Tak było, tak było, jak nie? Ja byłem, to tak było, tak samo wyglądało. No też do podłogi wchodzili tam na dół, no. Te ławy wyrzucali będzie. Tak? A kurde! To przywozili taką normalnie taką łychą wielką i tu podrzucał, jak już się z nim pogadało, to podrzucał nam taką wielką łychą tutaj i wtedy się wrzuciło, nie? Myśmy sobie tam usiedli jakiś ten, na dachu i byśmy się obalali. Tak? A on nam wrzucił, nie? Tym tą łychą, fadromą taką. A jak ten, a jak go nie było, on to żeby ja bawić. Tak troszkę będę dalej od pana, żeby pana więcej ująć. Tam była pralnia, poczta. A tutaj teraz, proszę pana, na samej górze, cała góra, są 3 pokoje dwuosobowe, aha, no dla tak rodzin odwiedzających. Ale wcześniej, do nowego roku, no to ja bym pana w tym czasie zakwaterował, no tak, bo była taka możliwość, teraz o, nie. Tu była unitarka. Czyli tu był pan na unitarce? Tak, na pierwszym piętrze. A na dole była trzecia kompania. Tu wychodziliśmy palić i to było inaczej tak zrobione. Te maszty, flagi były? Bo było, to wszystko było. To wszystko było. No, a tu była poczta. Tu była poczta, teraz podobno mundurowy i był ten, informacja, kontrwywiad. No tak, było tam, tak. To się zmieniało na pewno w czasie, nie? Tutaj na pewno była poczta. Fryzjer i pralnia. To z Trzebiatowa, tam z Brzeżyna, z wszystkich jednostek to przywozili. No słyszałem, to z Trzebiatowa. No. Tutaj może pan podejść do parkanu i zobaczyć za parkanem. To była
czwarta kompania, to byłem stąd, przeniosliśmy tu. Po unitarce. Panie Jurku, tutaj do parkanu pan dojdzie, to pan zobaczy, co tam dalej jest. Czwarta kompania. Tam jeszcze drzewa, to miałem swoją salę. Tylko nie było tych drzew takich, bo to 25 lat minęło. No. Później byłem w tamtym budynku, to była druga kompania. To później byliśmy tam. A to już zlikwidowali, to zamknęli i przenieśli nas wszystkich tam. Tam i tam byliśmy, bo tam była jednostka osobna. 29-16 wtedy. W tamtym budynku. A później zrobili z tego garnizon, nie garnizon, jakiś... Jak to się nazywało? Batalion wartowniczy, coś takiego. Tutaj pan chodził, co? No tak, no tutaj normalnieśmy chodzili i na stołówkę ten. Stąd. Stołówkę gdzie mieliście? No tą dużą. A tam ta nowa, tak? Tak, bo to podobno później była nowa, nie? A wcześniej tu gdzieś była jakaś. Też jakaś stołówka, a to jeszcze wcześniej dużo. Pełku, teraz podejdziemy tam, do płota, nie? Tam se pan zobaczy. I mam taką propozycję. Możemy podjechać, proszę pana, i żeby zajrzeć do tam gdzie sztab. Ale od tamtej strony trzeba byłoby wyjechać na Kołobrzeską tam i drogą tą polną. Nie wiem, czy panu się chce tam. Bo trochę, ja panu powiem, trochę już jest pora, trochę taka późna, ale czy pan czasami nie może wpaść jeszcze raz? No zobaczymy, jak to wyjdzie. Nie? A w MPS-ie pan był? Nie, jeszcze nie byłem. Ale był pan tam w ogóle? Coś? To się tam dalej, w lesie. No tam w lesie te magazyny. Tam na warty chodziłem. Tak? No to tam można wejść. Aha. I tam moglibyśmy sobie, wie pan, skoczyć. Bo jak pan ma plan, nie? To trzeba byłoby dostosować. Nie, na razie planu nie ma, bo jestem jeden dzień do przodu, bo wyjechałem dzisiaj, no właśnie, a miałem jechać jutro. Bo mówi, że pan miał jechać. Ale zmokłem 6 razy i na razie mam wszystkiego dosyć. Czyli mokry pan jest tutaj? Nie, to mam takie ubranie, że nie jest mokre. No. Nie wiem, jak wyglądają buty w środku, ale... Pójdziemy do pokoju do mnie, to tam pan trochę się tego ogarnie, nie? Zmokłem bardzo. Lało 6 razy. O jest. No. Tam szczególnie, tutaj chyba mniej, co? Tu też lało niedaleko tego. W Koszalinie, lało jak. Bydgoszczy, w Koszalinie, wszędzie po drodze. A wyjeżdżałem w woli, to było słoneczko. No Łódź, ciocię miałem, ale zmarła. Teraz rodzinę w Aleksandrowie Łódzkim mam. A, no. To przed Aleksandrów wjechałem. Ja tam jeździłem często. Chodziłem na górę sprzątać, tak mi kazali. No tu pan może teraz podejść do parkanu, lepiej zobaczyć, jak to wygląda. Warty chodzili koło tego budynku. No teraz koty tu mieszkają. Takie marnować. A tu przedtem był błysk, co? No. Tam pójdziemy? Chce pan tam? No to... można dojść. Nie? Bo tam pan też chodził. Ja no, wszystko całe dołaziłem. Niech pan troszkę przodem idzie, to będę miał większe ujęcie pana. Półtora roku. Na rękę za płot, to lepiej pan zobaczy, nie? No. 1,80 m i więcej, nie? No, 2 metry. I kto by pomyślał, że pan wróci na stare śmieci zobaczyć? Nie. Przedtem to się nawet człowiek nie pomyślał o tym. Uciekało się to. Znaczy uciekało się. No nie chciało się tu siedzieć. A teraz bym z chęcią wrócił.
na to drzewo, żeśmy, każdy jak wychodził, to trampki wrzucał, wiązało się trampki. Tak? Na to drzewo, to jak liście spadły, to na jesieni to palił na drzewo, trampek wisiał. A wie pan co, że ja gdzieś tu widziałem właśnie na drzewie, bo kurde wisi. No, to na drzewo. To gdzieś widziałem. Ostatnio byłem, proszę pana, i mało nie wpadłem, tam jest taka studzienka drewnem przykryta między tymi budynkami. No a tutaj jakoś może pan się wskoczyć, żeby sobie zobaczyć te swoje okno. Tu chyba musiałby pan na to drzewo. Nie, no na tyle, co pan może okrakiem jakoś stanąć, nie? Żeby zobaczyć tam. Tu były łazienki. Dwa były tych kaprali. Te dwa, przy tym drzewie od razu. Pierwsze dwa od drzewa. Tak? Po prawej stronie? Tak, po prawej stronie. Góra, dół? Nie, na dole, na dole. Na dole, o. Pierwsze dwa okna przy drzewie, tylko że te drzewka to były takie malutkie, jak nie. Tam była kantyna w tamtym budynku. O właśnie, tamte dwa budynki sfilmowałem, ale nie wiedziałem jak nazwać, myślałem, że się chłopaki odezwią. Tam kantyna była na górze, na dole, a na dole była... Czy po lewo, czy po prawo? Na górze. Ale budynek po prawo, po lewo? Nie, no ten pomiędzy tymi dwoma. To tam jest, tam dalej. Tu widać go stąd. No to tam są dwa. No to ten, co go tu widać. Aha, to ten skrajny. 69. kompania, czy któraś tak się nazywali te chłopaki. A na górze była kampina. Mhm. I później tam dalej było właśnie mundurowy, tam dalej. Taki no jest, jest, jest. No. On jest przerobiony, prawie niepodobny do stanu pierwotnego. Patrzyłem jeszcze w internecie, jak to było do sprzedaży. Było te właśnie wystawione. Nie pamiętam. 6-7 lat temu, może trochę więcej, 10 lat. No to już jest trzeci właściciel, panu powiem. No bo to trzeba mieć pomysł na to, a co tu zrobić? I kasę. No, a co tu z tym zrobić, nie? No. Tutaj raz, że tu nie ma ludzi, żeby tu może było jakieś hotele czy cokolwiek. No bo to tak trochę na uboczu. I nie ma tutaj żadnych atrakcji, tak? No, no. Wody, nie ma nic, tak? No dlatego to było teren odosobniony, był szpital, nie? No. Teraz DPS, nie? To co, idziemy teraz tam? Podejdziemy? To można tam się tutaj. Tak. Tutaj trzecia kompania była palona tu. Tu unitarka. Ale ciemne chmury, kurczę. No mówię, i to ja takie chmury to zawsze widziałem. Tam po sztabie pan chodził? Tak. Widział pan te zdjęcia w środku w sztabie, jakie teraz wygląda? Nie, nie, nie. Na Google zdjęcia nie wchodził pan? Znaczy patrzyłem, ale tam akurat te sztabu to chyba nie znalazłem. I tam jest zdjęcia, tam byli z Domu Kultury, tam ci inni tacy pasjonaci, miłośnicy. I oni zrobili zdjęcia, jak obecnie tam wygląda. A. Także gdyby pan wszedł na Google zdjęcia, tam wpisać moje imię, no. Nie, nazwisko, ja wiem, bo ja tam patrzyłem, to w ten czas te, które są udostępnione, można zobaczyć. Nie wziąłem. Telefonem mogłem parę zdjęć zrobić, potem mi się kończy bateria. Ale wie pan co, ja mogę panu zdjęcia zrobić, chce pan na tle jakiś, panu zrobię zdjęcie i wyślę panu. Tak? Dobra. To tego. Zaraz zrobimy. No bo ten budynek to... Chyba nie chyci. Pan mówi jeszcze, w których miejscach będzie pan chciał, to ja panu cyknę. Bo to nigdy nie wiadomo, no który wyjdzie.
na urlop jakoś. Tak, na dwa tygodnie na urlop, tak wróciłem do domu, to to już było nie, to już tam dalej. To tam już było, wszystko było odgrodzone. Było zamknięte. To było w sumie, bo tu jeszcze wszystko było. Ja potem pojechałem na urlop jakoś luty w 93 roku, jak wróciłem, wszystko było zgodzone. Już był mur. Po dwóch tygodniach wróciłem, już mur stał. Mówię, co tu się dzieje? A wy przyjechałem z tego urlopu, mówię, o co tu chodzi? Żeście nie wiedzieli nic o tym. No, ja nic nie wiedziałem. I tam od razu, tam gdzie jest taki zrujnowany budynek, na samym przodzie obok tego, obok no. wartowni tam, nie? To tam było kasyno wojskowe i tam nam zrobili stołówkę. Ale ten budynek był jeszcze oryginalny? Nie, już był nowy wybudowany, bo on się spalił. No to chyba był drugi w takim razie. Na tych fundamentach... Był ten, co jest. No. Na fundamentach wybudowane. Wtedy nam tam zrobili stołówkę. I tam myśmy, bo mieliśmy tą dużą. Tą wielką. No tam... A później już, bo tam w sumie tutaj tam zostało 100 żołnierzy chyba. Tylko. O, tu to skończył. Już później. To już tak. I później jeszcze tu było, bo to był 92, 93 rok. Ale jeszcze później tu jakieś pobory były. Ale to nie wiem, skąd oni przyjeżdżali ci żołnierze tutaj. A później wiem, że wszystko było zamknięte. I z Trzebiatowa przychodzili tam tylko na pilnować tych utleniaczy, tam tego wszystkiego. Mhm. To na można co powiedzieć, jak była końcówka, to już bardziej tak rozprężenie było, bardziej luz? Nie, w sumie nie. Tak, musieliśmy tego pilnować. Nie? A jednostka karna tam była jeszcze? Już nie. A nie, bo już był DPS tam, no. Bo to był pierwszy. O, tutaj nie wie, co tu było. No nie, właśnie nie wie. No bo tu mi opowiadali inni, że tu była mundurówka i uzbrojenie. Uzbrojenie było tutaj, tu gdzie kraty. Mogło być. No. Nie? Mogło być, jak ja ten, to już tu chyba... Może przenosili później. To było zamknięte, tak, było normalnie, było tu łazić, bośmy tutaj chodzili, ale to było zamknięte i właśnie tu nic nie było. Jak ja już było, to było do tamtego przeniesione uzbrojenie. Tego to w ogóle nie kojarzę. Czyli omijaliście to. Proszę? Omijaliście tego. W ogóle tego nie kojarzę, tego budynku w ogóle. Mhm. Jakoś... No nie. W ogóle mi w pamięci nie został ten budynek. Absolutnie. Tutaj jak był jeszcze szpital dla Niemców, dla tych psychicznie chorych, to tutaj było krematorium. Aha. Tu. Były piece. W ogóle absolutnie ten budynek, ja bym go w ogóle nie widział. A ten kojarzy? To jedynka była, to była pierwsza kompania. Za Mojsza. Mhm. Słyszał pan o tych grobach tam? Tak. A widział pan w ten czas coś? No, byłem tam, tam były stare, takie potuszone już, nie? Tam jakieś tablice, no. Ale... W tej chwili to jeszcze gorzej wygląda to. No to nie, to było straszne, takie zarośnięte mchem, takie. Panie Jurku, ja mam teraz taką propozycję pana. Pójdziemy do mnie do pokoju, wypije pan coś czegoś ciepłego, ewentualnie pana sprawdzi sobie obuwie, czy tam skarpety zmieni, nie? Nie, ja nie będę się już przebierał, bo to nie ma sensu. Pojadę gdzieś tam do jakiegoś hotelu zaraz. Bo teraz tam do tego terenu prywatnego, no to gdybyśmy chcieli wejść, to jest możliwość od tyłu tam, ale to trzeba motorem jechać tam na Kołobrzeską do ulicy i z powrotem. Chce się panu teraz? Nie, to ciężko by było nawet dojechać, bo tam coś to kwiaty, nie? No. Ja się wywalę jeszcze, bo dosyć chyba, że się jadę 500 km. No to my pójdziemy tam do mnie przynajmniej na pół godziny, trochę się pan rozgrzeje, usiądzie, rozprostuje. A ja w międzyczasie zadzwonię, ten numer znajdę do... Zapomniałem tej nazwy teraz, pamiętam. Na unitarce byłem, to miałem tutaj te okna. Te cztery ostatnie, tu na pierwszym piętrze. Te cztery, to była taka duża sala i tam 10 nas było, nie? Bo tak to było tam po sześciu, po ośmiu, w tych... Nie, po sześciu, po czterech, tych małych. Okna na pierwszym piętrze, a tamte dwa ostatnie to była jedna duża sala, te cztery okna. Taki normalny dzień jakby było, wie pan, roboczy, to w ten czas byśmy tam mogli zajść, nie, i wyjść. A teraz jak nie ma kierowniczki, to ci opiekunowie nie podejmą decyzji, żeby wpuścić, nie. Natomiast tam, gdzie ja jestem, nie, no to zawsze powiem, że pan do mnie, nie, i w ten czas mam możliwość. A tutaj to się będą tam obawiać, że coś nie tak. A nie, ja tam wchodzić, tam nie, tam po co. To było? Nie. Tego nie kojarzę.
Ale musiało być, bo to nie jest nowe. No nie, może wybudowali z kamienia później. Ale mogło być. Mhm. Mogło być. Ja tutaj w sumie specjalnie nas tu nie wpuszczali, nie? A później to już tu nie przychodziliśmy, żeby nie było po co. Jak na unitarce tośmy głównie byli przed blokiem tam, w tom i z powrotem, tu pane, nie? A gdzie te musty, to gdzie tam, gdzieś przed sztabem na tym placu? Tu, najpierw tam, tu. Przed tym, nie? Z tamtej strony. Aha. No tak na początku, potem na tej drodze bocznej. No przed sztabem to już później dopiero już, przed samą przysięgą. No to, a tam gdzie te trybuna była, co tam mieliście? Wie pan gdzie trybuna? Nie. Jak od sztabu po prawej stronie, przed tym budynkiem, co w samym rogu jest tam. Tam jest taki plac. No. A, no to tam był plac apelowy. A, to naprzeciwko sztabu. No. No, to tam był plac apelowy, tam zaprawy były, a się biegało, a obiter dyżurny był, jak jest sztab, takie jest to półokrągłe, nie? To w tych drzwiach na parterze był oficer dyżurny i on patrzył stamtąd, patrzył na pogodę i mówił jaki strój na zaprawę. To stamtąd. I patrzył, czy wszystkie kompanie są na zaprawie, nie? Z okna. To teraz pan taki wypad zrobił motocyklem, a przedtem pan mówi samochodem. Samochodem byłem z rodziną. Z żoną byłem, tak? Mm-hmm. Potem drugi raz też. A tu też tylko podjechałem, zobaczyłem co jest grane i też akurat trafiłem na wieczór, przyjechałem, nie? Ale to jeszcze było tak jak poprzednio, czyli brama była przy samej tej, mm-hmm, tym wartowni. A bo teraz jest przesunięte do przodu, nie? A wtedy było, tak, dołożył tam. No a wtedy było równo z tym, nie? Mhm. Brama, no to podjechałem tam ze dwa razy, znaczy wtedy raz, wieczorem i pojechałem do, nie do Dźwiżyna chyba pojechaliśmy. No i później dalej tam. A drugim razem, no to przyjechałem, to był dzień, to jeszcze pojechaliśmy tam na MPS, pooglądałem te, ale tam jeszcze byli wartownicy z Trzebiatowa. Nie można po to powiedzieć. No teraz tam jest ochrona, ale tam porozbierane te płoty, tam praktycznie niby pilnują, nie wiem czego pilnują. Zależy też od zmiany, jedni się nie wpuszczają, drudzy się nie wpuszczają, ale jak się pójdzie do końca, tam płoty nie ma, to można wejść, także nie ma problemu. Chodzili w koło między tymi drutami, nie? No, rozebrane te płoty. Co 13 chyba minut jeden szedł, także było nas trzech na jednym tym. I co 13 minut wychodził jeden i po trzy okrążenia na zmianie były robione. No, to rozebrane te płoty tam są, oczywiście. Dobra, to zrobimy na razie przerwę. Ja pójdę po telefon, bo zostawiłem, może żona dzwonić. Dobra.